Cześć, jestem Ankuliuska z Systemy Mess, witam serdecznie w kolejnym podsumowaniu. I tym razem mamy na tapecie Alan Wake w wersji remastered. Tak jak przed momentem kończyliśmy, więc całkiem zacznę. Jest to zupełnie inny horrorek niż do tej pory. Grywałem taki naprawdę z fabułą, z, z, z jajcami. 11 godzin niecałe zajęło mi przejście, więc sądzę, że całkiem dobry wynik jak na tego typu. Giereczkę. Czekamy na dwójeczkę na pewno. Zobaczymy, co się będzie działo w dwójce. jedenka oczywiście, taki hangover, co się będzie dalej działo, i tak dalej, i tak dalej. Ale no, wiadomo, gierka pierwsza jest dosyć stara. Zaraz w sumie zerknę, ile z którego roku to jest. No właśnie, z 12, więc. Dosyć starawa, ale i tak co całkiem spokojnie mi się grało nawet, nie przynudzała za bardzo, wiadomo, akcji jakichś też gdzieś tam rewelacyjnych nie było, to, to trzeba przyznać, na no bo tutaj bardziej był nacisk na, na samą historię, żeby, żeby ją opowiedzieć i tak dalej, no i są tutaj powiązania z, z kontrolą, więc jeśli ktoś grał w kontrolę, a nie gra w Alana Wake'a, no to tutaj na pewno będzie widział dużo, dużo połączeń, no bo w sumie kontrol trochę właśnie miało coś z tym mocno wspólnego. Jeśli chodzi o całkowitą ocenę, no to takie 8, no 8. 8 z mojej strony, bo naprawdę mi się całkiem nieźle grało, no i tak jak mówiłem wcześniej, czekamy za dwójeczką, dwójeczka chyba niedługo się powinna ukazać, zaraz w sumie zerkniemy nawet kiedy dokładnie, ale chyba jeszcze w tym roku tak mi się wydaje, tak jest i to w sumie za 21 dni, czyli za 3 tygodnie Alan Wake 2 będzie wychodził, czy będziemy grywać na premierę, zobaczymy jak to tam czasowo z innymi rzeczami wyjdzie. Istnieje taka szansa, ale no, tak to by było. Także jeszcze raz dzięki wielkie zaglądanie moich materiałów i widzimy się już nie tylko w kolejnym podsumowaniu. Trzymajcie się.